Hej, witajcie, jestem Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrałem w Tekken 7, moi drodzy, odcineczek trzeci. Dopiero teraz wbiłem na chatę i zaczynam nagrywać dla was, bo jeszcze niczego nie nagrywałem dzisiaj. To jest pierwszy raz, kiedy odpaliłem Tekkena, więc może być ciekawie. Oczywiście znalazłem na przeciwnika, jest to gra rankingowa. Mam nadzieję, że nas wyrzuci do tego pokoju. Jak widzicie, udało mi się wbić rangę Brawlera, nie wiem, czy to dobrze wymawiam nazwy tej rangi, ale nieważne. O, to się długo łączy strasznie. Wydaje mi się, że nas nie wyrzuci. Znaczy nie połączy, o. Bo już dawno powinno... Co jest? Halo? No łącz szybciej. Gro. O, widzicie? Niestety. Będzie to właśnie mój pierwszy pojedynek w ogóle w Tekkenie, bo grałam odpaloną, nie wiem, od 5 minut jakoś. Więc może być ciekawie. Dobra, znalazło mi kazuje. Tylko niech połączy. Nie wiem, czy to ode mnie, czy u niego. Jakieś problemy są. O, udało się, świetnie. Także lecimy, moi mili państwo. Kolejne 3 walki. Przyznam szczerze, że już mnie wyrzuca do takich przeciwników, z którymi sobie czasami... z którymi się naprawdę ciężko gra. Jak widzicie, już mam 2 przegrane w moich statystykach. Tych przegranych mam, nie wiem, albo 5 chyba, 5, coś takiego, 5 albo 4 na 31 walk, także nie jest tak źle. Wylosowało nam kazuje, więc trzeba go wyjaśnić, bo niech on wyjaśni mnie. O, nie chciałem tego zrobić. Aha. Dobra, pierwsza runda. Aha, i ten odcinek będzie wyjątkowo bez kamerki, wybaczcie mi, ale po prostu... no, chciałem nagrywać bez kamerki i tyle, takie tłumaczenie, kurde, nie? I tyle. Aha, no nie. Kurczę, znam te kombosy, niedobrze. O kurde. O! Dobra. To mnie wyjaśnił teraz. Niestety. Ale nie dajmy mu tej satysfakcji. O! W końcu wyszedł ten kombos. Czasami nie wychodzi, bo po prostu zbyt wcześnie klikam właśnie ten przycisk biegu. No i wtedy ten King mi tutaj nie ogarnia, odwala jakieś, nie wiem, wygibasy. No kurde! Przecież robiłem blok, nie wiem, co się stało. Pokażę wam jakiego chwytu. A, o, właśnie o to chodziło. O, uwolnił się. Właśnie dlatego, moi mili państwo, chciałbym się nauczyć kimś, grać kimś innym, kimś szybszym po prostu. Bo ten King jest bardzo ograniczony, on po prostu jest ograniczony z tego względu, że on dużo ma tych właśnie ciosów, takich łapanych właśnie, jak co pokazywałem przed chwilą. A to jest mi niepotrzebne, dlatego że przeciwnicy w większości potrafią się z tego uwolnić. No i właśnie chciałbym się nauczyć grać kimś szybszym, bo King jest strasznie wolny. Znaczy, może nie straszny, ale jeżeli gramy na przykład przeciwko Stevie'emu, albo nie wiem, albo... nawet gdyby był taki ogarnięty Kazuya, bardziej ogarnięty od tego, to też byłyby problemy. Bo on jest strasznie szybki, na pewno szybszy od Kinga. Kurde, ładnego kombosa mi tutaj zrobił. Oh. Dobra, ładnie mnie tutaj zniszczył. No, trzeba przyznać, że tutaj tą rundę ładnie ugrał. No kurde, chciałem na dół... Kurwa, z dołu go chciałem złapać. Ja pierdykam. To strasznie mi nie wyszło w tym momencie. Dobra. I tyle. Dobra, powinniśmy wygrać. Świetnie. Pierwsza runda dla nas.
O, widzicie? Próbowałem teraz go uderzyć, ale on był po prostu szybszy. Wow! Co to mi zrobił? Co to było? W ogóle ile mi to życie zabrało? Halo? Aha, no tak, zapomniałem, że on miał tą furię straszną. Pyk, koleżko. Nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj. No nie wierzę. Nie wierzę. Co jest? W co się zamienił? Halo? Nie wiedziałem, że kasuje takie coś potrafi. Wow! Co się stanęło? Halo, policja, przyjeżdżajcie do Tekena. O kurwa. Powiem wam szczerze, coś tam ogarnia. No nie! Przegram to jeszcze, nie? O Jezu. Przegrałem to! Nie wierzę. No nic. Tą gierkę akurat ładnie mnie rozpracował. Także lecimy do... Wiecie co? Może zagram sobie ostatnią grę jakimś innym? Może... No właśnie, to jest dobre pytanie. A, bym musiał teraz zmieniać postać. Mi się nie chce. Chyba, że mogę tutaj to... Nie, dobra, niech już mi tutaj... Znajdzie kogoś. Kurde, strasznie przyzwyczajony jeszcze jestem do tego Tekena. Do tego Tekena, do tej siódemki. Bo w szóstce było tak, że po każdym przegranym pojedynku, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, bez znaczenia, mieliśmy właśnie okienko, czy chcemy grać tą samą postacią. Czy to jest ten sam typek, z którym graliśmy przed chwilą? Chyba tak, więc... Wyjaśnijmy typka. Tym razem, ale nie wiem, czy to jest ten sam. Kurde, bym musiał sprawdzić na nagraniu, bo nie wiem, czy z tym samym walczę, czy nie. Dobra. Teraz trzeba go tutaj ogarnąć. Ale to jest to, kurwa, że ten King jest strasznie, strasznie wolny. Czy to jest ten sam typek? Kevin Gates. Kurczę, nie wiem teraz, czy ja z nim grałem teraz? Przed chwilą w sensie? Nie mam zielonego pojęcia. Ale nie wiem. A, chyba tak. Chyba z tym grałem właśnie. Dobra, pierwsza runda. Tak, to jest ten sam typek. Poznaję po jego stylu, stylu gry. No kurde, ale on mnie strasznie wkurza, nie? No i kurwa mnie rozjebał teraz, nie? Jak szmatę jakąś. Dobrze to zrobił. Wkurza mnie teraz strasznie to... Dobra, skupienie pełne. Dobra, udało się go pokonać. Ostatnia runda. Czy mam nadzieję, bo jeżeli to wygra, to będzie jeszcze jedna. Dobra, udało się. Dobra, także mili państwo, to będzie tyle. Graliśmy trzy walki z tym samym typem. Dwie wygraliśmy. No i niestety jedną przegraliśmy niefortunnie. W ogóle to strasznie zrypałem, bo w tamtej walce akurat robiłem te same ciosy i po prostu mnie wyczuł. No ale teraz rozegraliśmy to troszkę inaczej, no i udało się go pokonać. Dobra, także to tyle, moi mili państwo. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Jeżeli tak, łapka w górę. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.